Gdyni gościmy od kilku lat, z Gdynia Explore Week, które jest świętem technologii młodych innowatorów, młodych naukowców, więc dla nas Gdynia jest idealnym miejscem do tego, czego też przykładem był dzisiejszy panel i to, w jaki sposób Gdynia została zaprezentowana. To jest miasto naprawdę otwarte, które gości grono najlepszych młodych naukowców z całej Polski, więc myślimy, że jeżeli chodzi o sport, to również te innowacje w sporcie się w Gdyni odnajdą. Gdynia od wielu lat jest jednym z najnowocześniejszych miast w Polsce, a gdzie nie robić o innowacjach spotkań, jak oczywiście w Parku Naukowo-Technologicznym. Cieszymy się bardzo, że właśnie tutaj w Gdyni możemy rozmawiać o innowacjach w sporcie, szczególnie, że te innowacje pomagają nam w życiu codziennym. Niektórzy używają zegarków, które mówią, kiedy można trenować, inni używają specjalistycznej odzieży i to jest bardzo fajne. Dzięki tym innowacjom ja uważam, że coraz ten sport staje się popularny, sport amatorski. I to naprawdę nas bardzo cieszy i to widzimy chociażby w naszych biegach, gdzie w 2015 roku prawie 30 tysięcy osób brało udział w naszych imprezach i to jest ogromny sukces i innowacji w sporcie i oczywiście naszych wszystkich imprez. Byłem bardzo dumny z tego, że mogłem uczestniczyć w panelu z panem Czesławem Langiem, historią sportu polskiego. Na pewno jest bardzo piękne, jak sport jest nieprzewidywalny, prawda? Jak nie możemy za daleko ingerować w pewne rzeczy, które się dzieją. Gdynia jest bardzo pięknym miastem, nawet myśleliśmy w przyszłości o Mistrzostwach Świata, o Mistrzostwach Europy, no ale trzeba zacząć od Mistrzostw Polski. No, będę starał się nakłonić prezydenta do tego, żebyśmy tutaj właśnie zawitali z najlepszymi kolarzami z całej Polski i żebyśmy tutaj rozegrali Mistrzostwa Polski.